Oto fragment książki Johna Maxuela pod tytułem Wszyscy się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć. Przekład Konrad Pawłowski. Proszę odwiedź www.mtbiznes.pl. Fragment dziesiątego rozdziału: Dojdź do porozumienia z samym sobą. Na relacje, jakie masz z innymi, w bardzo dużym stopniu wpływają relacje, jakie masz z samym sobą. Jeśli nie akceptujesz osoby, którą jesteś, jeśli nie czujesz się ze sobą komfortowo, jeśli nie znasz własnych silnych i słabych stron, próby porozumienia się z innymi ludźmi będą zazwyczaj skazane na niepowodzenie. Jak możesz stworzyć wspólną płaszczyznę porozumiewania z innymi, jeśli nie znasz i nie lubisz samego siebie? Jak możesz dostrzec innych w jasny sposób, jeśli w stosunku do siebie nie jesteś do tego zdolny? Dopiero wówczas, gdy znasz i lubisz siebie oraz czujesz się ze sobą dobrze, możesz poczuć to samo w stosunku do innych ludzi. Dopiero wówczas będziesz miał potencjał, by się z nimi porozumiewać. Pierwszym krokiem, by uzyskać kontakt z samym sobą, jest poznanie siebie w wyniku samooceny. Przejdź testy i dowiedz się, jakie są Twoje silne strony. Poświęć czas na refleksję, zapisywanie. Modlitwę. Rozmawiaj z innymi ludźmi o swoich słabościach. Musisz być konsekwentny. Paradoks polega na tym, że musimy najpierw skoncentrować się na sobie, by następnie skierować naszą uwagę na innych. Drugi krok dotyczy polubienia samego siebie. To uczucie powinno wypływać z tego, że komunikujesz się ze sobą. Mistrz motywacji, Zig Ziglar, mawia. Najbardziej wpływową osobą, która będzie do ciebie mówiła cały dzień, jesteś ty sam. Dlatego powinieneś bardzo ostrożnie dobierać słowa. Jeśli nieustannie mówisz o sobie w sposób negatywny, nie będziesz wierzył ani w siebie, ani w innych. Musisz przyjąć w stosunku do siebie postawę pozytywną. Nie oznacza to wypieranie się przed samym sobą złych czynów, lub zamiatania pod dywan problemów lub omyłek. Chodzi o realistyczne i jednocześnie pozytywne spojrzenie na życie. Ostatnio, gdy jadłem kolację z przyjacielem, który zarządza odnoszącą sukcesy organizacją w stanie Arkansas, powiedział mi następującą rzecz: Dzian, ze wszystkich ludzi, których znam, Ty jesteś najbardziej ze sobą zaprzyjaźniony. Odebrałem to jako komplement. Tak, dobrze czuję się sam ze sobą i znam siebie. Nie brak mi jednak wad. Mam kilka silnych stron, uważam, że zaledwie cztery przywództwo, komunikacja, kreatywność, nawiązywanie kontaktów i wiele słabości. Staram się do nich przyznawać, koncentrować na wykorzystywaniu posiadanych atutów i być uczciwym w każdym obszarze mojego życia. Co więcej mogę zrobić? Jeśli nigdy nie poświęciłeś czasu, by porozumieć się z samym sobą, mam nadzieję, że od dzisiaj zaczniesz to robić. Nie jest to egoizmem. Uważam, że możesz zrobić to, do czego zostałeś stworzony, tylko wówczas, gdy będziesz ze sobą w kontakcie i będziesz siebie znał. Będziesz także lepiej potrafił porozumieć się z innymi i wzbogacić ich, gdy zdasz sobie sprawę z tego, co możesz im zaoferować, a czego nie. Przyznaj się do błędów. Jak już wspominałem, by porozumiewać się z ludźmi, musisz zdobyć ich zaufanie. Czy jednak jest to możliwe, skoro popełniasz błędy? To zależy od tego, jak będziesz się zachowywał. Nieumiejętność przyznawania się do błędów powoduje podawanie w wątpliwość tego, co lider ma do przekazania, i podważa jego wiarygodność. Każdy popełnia omyłki. Sam mam ich wiele jako lider, mówca, mąż i rodzic. Ludzką rzeczą jest błądzić, lecz aby porozumieć się z innymi, musisz umieć się do tego przyznać. W ten sposób pozostajesz uczciwy i zyskujesz na wiarygodności. Musisz być gotowy przyznać się do błędów. Gdy efekty podjętych przez Ciebie decyzji nie są zgodne z zamierzeniami, winny jesteś ludziom wyjaśnienie. Ludzką rzeczą jest błądzić, lecz by porozumieć się z innymi, Musisz umieć się do tego przyznać. Musisz być gotowy przeprosić. Gdy konsekwencje twojego postępowania ponoszą inni, musisz umieć przyznać się do błędu i przeprosić. Przepraszanie nie jest łatwe, lecz dzięki temu trudny okres jest krótszy i możesz sobie powiedzieć: Mam to już za sobą. Dlatego właśnie powinniśmy skorzystać z rady Tomasa Jeffersona, który powiedział: Jeśli już musisz zjeść tę żabę, Zrób to, gdy jest młoda i krucha. Musisz być gotowy zadość uczynić. Pod warunkiem, że jest to w Twojej mocy, powinieneś znaleźć sposób wynagrodzenia ludziom strat, które ponieśli. Nie tak dawno sam musiałem tak postąpić po zrobieniu fatalnego błędu, gdy ponownie występowałem na forum pewnej organizacji. Gdy przemawiałem, mogłem wyczuć po reakcji publiczności, że coś jest nie w porządku. Nie wiedziałem jednak o co chodzi. Dopiero gdy zszedłem ze sceny, domyśliłem się, że najprawdopodobniej wygłosiłem dokładnie to samo przemówienie co poprzednim razem. Porozumiałem się z moją asystentką, która mi powiedziała, że tak właśnie było. Natychmiast poszedłem do zleceniodawcy, przeprosiłem go i zapytałem, czy mogę następnego dnia przeprosić słuchaczy. Był mi bardzo wdzięczny za taką postawę. Zaoferowałem również, że za rok znowu przyjadę do jego firmy na własny koszt i nie wezmę za to żadnego wynagrodzenia. Uważałem, że biorąc pod uwagę okoliczności, tak właśnie należy postąpić. Nie mogłem cofnąć zegara, lecz mogłem zrobić wszystko, co w mojej mocy, by zminimalizować straty.